Witam z trasy do Puszczy Słupskiej. Dzisiaj jest 24 dzień października. Godzina 14:53, czyli prawie 15. Za dużo tego czasu zatem na wyprawę do tej puszczy już nie zostało. Zobaczymy, co słychać w puszczy w czwartek wieczorem. Słońce świeci, piękna pogoda od rana, rano mgła. Zobaczymy, czy są tu jakieś fajne grzyby, bo ostatnio jak byłem, to nie było. Godzina 15:08 na parkingu. No tutaj akurat nie ma żadnych samochodów, bo już parking zarósł trawą. Ale po drodze widziałem sporo aut na parkingach. Co prawda stąd jakieś 15 km, ale myślę, że i tutaj też coś się trafi. Idziemy w las. 15:08. Puszcza Słupska. Totalna cisza. Taka cisza zupełna. Zero wiatru. Nic nie słychać. A tutaj na ściółce pojawił się jakiś borowiczek. No, powiedzmy, że nie jest jakiejś tam super urody. Ale zawsze coś jest. Pierwszy borowik spotkany dzisiaj. Tu kiedyś właśnie w tym miejscu, w tych tutaj paprociach swego czasu naprawdę tych borowików to nazbierałem cały koszyk. Tak zaglądam tutaj zawsze, jak tu jestem w tym lesie, z nadzieją, że znowu się powtórzy ten piękny czas, ale coś się nie chce powtórzyć. Dzisiaj wyjątkowo jeden chociaż był. Ostatnio nie było ani jednego. Pokręcę się tu jeszcze, może coś znajdę. To jest bardzo wątpliwe, bo podgrzybków nawet nie widać. Borowik ceglastopory. Nie biorę. Ale jak są ceglastopory, to mogą być i prawdziwki. Popatrzę tutaj gdzieś. 24 dzień października. No trochę maślaków znalazłem. Gdzieś tam w jakimś zagłębieniu. Ale tak poza tym. Tutaj chodzę takim skrajem lasu, ale to jest bardzo sucho jakoś. Nie wiem, czy tu jakieś grzyby by chciały rosnąć. Idę może tam gdzieś w młodnik, popatrzę. No jest chyba jakiś podgrzybek. Zobaczmy, co to jest. Na pewno jest zmarznięty, bo jest brązowy. Jak podgrzybek jest pod spodem brązowy, to na pewno mróz go kiedyś ściął. Tu nieopodal tego podgrzybka w zagłębieniu są, widzę, dwa maślaki z stref. Czyli mieduszki ładne, młodziutkie w tym mchu. Jedna i druga. Jak na skrawek boru sosnowego przystało, są trzy niemki. Zaledwie trzy. No, zobaczymy, co to jest to. Stary borowik. Nie ma co. Gdzieś w mchu ukryty. Tutaj mamy borówkę. Lasy sosnowo-świerkowe. W takich lasach uwielbiają rosnąć grzyby. Tu mamy czubek, czyli czubajkę kanie. Ale jest tak cicho, przerażająco. Znaczy w ogóle jest przyjemnie, bo słoneczko świeci pięknie, miło i przyjemnie w lesie. Tylko grzybów nie widać. Tu nie było jeszcze wysypu. Może się jeszcze pojawić, bo gdyby był, to by jakieś chociaż strzępy po tych grzybach były. A tu nie ma nic, jest pusto. Dopiero przed nami, może w listopadzie się tu pojawią jakieś grzyby w tej części lasu. Przecież ktoś, kto ogląda moje filmy, pamięta, jak był Marsz Niepodległych Grzybów. Chociaż te listopadowe grzybobrania to już jest naprawdę wyjątek. Podgrzybeczek ładny. Jeden
drugi, trzeci, no ten zgniły, a ten, no powiedzmy jeszcze możemy. Ten już jakiś, już nie wiem, ale dobry. No powiedzmy. Przypominają mi się w takich lasach bardzo dawne grzybobrania, kiedy jeszcze byłem pod opieką dorosłych osób. Sam nie chodziłem na grzyby. Jako dziecko, właśnie po takich mniej więcej lasach, gdzieś mnie tam prowadzali ci ludzie. Różni. I rodzina, i znajomi, i sąsiedzi. Zawsze byłem taki na przyczepkę jakiś doklejony gdzieś tam. Czy do samochodu mnie wepchnęli, pojechaliśmy, czy pociągiem. Taka przygoda zawsze była. Oczywiście wielu już tych prekursorów moich grzybobrań już dawno nie żyje. Pamiętam ich oczami wyobraźni. Wspominam. Nie wiem nawet, gdzie oni mnie wozili. Jeszcze pociągiem to mniej więcej wiem gdzie, ale jak jechaliśmy gdzieś samochodem, pamiętam jakieś czerwone domy i zakręty. Byłem naprawdę bardzo maleńki, poniżej 10 roku życia. Nie zbierałem tam jakieś grzyby. Sensacyjnych grzybobrań nie pamiętam. Jakieś tam podgrzybki, maszlaki. Czasami jakiś jeden pojedynczy prawdziwek. W ustronnym miejscu potrafiłem gdzieś sobie przemyśleć sprawę, gdzie może być i był zazwyczaj. Ale to były naprawdę bardzo, bardzo odległe czasy. Ale miło wspominam te grzybobrania, te przygody z lasem pierwsze. To była prawdziwa wyprawa o poranku. Jeszcze ciemno się było, jak się wyjeżdżało. Tutaj rosło pięknie, ale widać, że ktoś je zjadł. Teraz pytanie, czy ktoś się zerwał, czy ktoś je zjadł jakaś zwierzyna. Ale chyba ktoś tu był i je zrywał. Raczej. Czyli chodzę komuś tutaj, depczę komuś po piętach, jak ja to mówię. Trzeba się zatem przemieścić gdzieś indziej. Dlatego tu nie ma za dużo grzybów. Chyba. Chociaż i śladów człowieka też nie widzę. Pierwsze to było właśnie jakieś coś, że coś kiedyś robił. Chyba jakiś koźlarz się tu trafił. Ale zobaczymy, co to jest za grzyb. Koźlarz albinos. Muchomor czerwony to dosyć świeży. Gdzieś powinny być te borowiki. Ale gdzie ich szukać? Może w młodnikach, może gdzieś. Ja już mam tutaj około 2 kg grzybów. Powiadają, że właśnie w RFN-ie można tylko tyle grzybów zbierać. 2 kg. No ale załóżmy, że u nas jest taki limit. Mam już 2 kg grzybów. Już muszę wracać do samochodu, je wysypać i z powrotem wrócić z następnym pustym koszykiem. No, żeby mnie kontrola gdzieś w lesie nie dopadła. I tak cały czas krążyć. No i jeszcze wagowy by był przy wyjeździe z lasu, by była jakaś baza. Wbiłoby mnie do systemu, że już dzisiaj limit przekroczyłem, 2 kg. Podaję swój PESEL, imię, nazwisko i już w bazie jestem. Przy następnym wyjściu już by musiał ktoś inny te grzyby wynosić. Ewentualnie by trzeba było gdzieś na skraj lasu się udać, gdzieś gdzie jakieś pole jest, czy jakaś łąka, i schować te grzyby, zbunkrować, a później samochodem podjechać i je po prostu wywozić sobie spod, no z tej kryjówki. Na pewno by były jakieś fajne sposoby. Dosyć ciekawe by to było,
taka zabawa w kotka i myszkę z tymi właśnie kontrolerami, którzy by do nas tutaj przybyli. Miejsce na grzyby zdaje się być fantastyczne. Trochę sosny, trochę świerka, ustronne miejsce, jakaś prastara droga, po której już nikt od setek lat nie jeździ. Ale grzybów jest jak na lekarstwo dzisiaj w puszczy. Są tam jakieś, widzę, podgrzybki, niedobitki. Tak sobie jeszcze cały czas myślałem o tych limitach, które by ktoś tam kiedyś chciał wprowadzić. Polacy są na tyle obrotnymi ludźmi, że tak powiem, że nawet dzisiaj potrafią zbierać grzyby w rezerwatach przyrody, w parkach narodowych, gdzie wstęp przecież jest tylko na wyznaczonych szlakach. Opuszczanie szlaków, wynoszenie czegokolwiek z parków narodowych, czy jagód, czy grzybów jest zabronione, a mimo wszystko mają swoje sposoby. No i jeszcze do tego dochodzi cała rzesza osób, którzy się znają między sobą. No bo jeżeli ktoś kiedyś był pracownikiem takiego parku narodowego i teraz przeszedł na emeryturę albo zmienił może profesję, ma całą gamę znajomych w tym parku, którzy przymkną oko na jego pobyt w tym parku, że zbiera on, jego rodzina, jego znajomi, kto tam sobie jeszcze mógł być. Dlatego te zakazy to tak byłyby i nie były. Z tymi limitami by było również podobnie. Można by było dać łapówkę wagowemu na parkingu. Na przykład, no, ze mną by trochę wagowy miał problem, bo ja czasami wychodzę z lasu w nocy, musiałby na tym parkingu siedzieć nie wiadomo do której godziny. Może nawet o północy by musiał jeszcze siedzieć z tą wagą, marznąć. Minus 5, a ja z borowikami wychodzę. On tam jeszcze musi tą wagę uruchamiać. Bateria słaba w wadze. Chyba, żeby była na odważniki czy szalkowa. I przeważałby te borowiki, o ile by były. Zawsze mógłbym powiedzieć, że to są dla ciotki, te są dla jakiegoś wujka, te dla jakiegoś tam jeszcze znajomego. Trzeba było to rozłożyć na te osoby. I wtedy ten limit by się zwiększył. Aby bym powiedział, że jeszcze są w lesie, przyjdą dopiero nad ranem. Wyjdą z lasu, idą bez koszyków, bo nie mają sił. Ja im te koszyki tu przyniosłem. Godzina za 25. Ja jeszcze tutaj szukam grzybów. Choć fajny las, ale jedyne co znalazłem to kilka starych podgrzybków, no i tutaj te kureczki. Dwie, no powiedzmy trzy, wezmę dwie. Dla okrasy koszyka. Gdzieś tu jeszcze może przejdę. Może wyjdę jakoś stąd. Uda mi się jeszcze w jakieś jedno miejsce tutaj podskoczyć. Bo tutaj jest kiepsko. Niektórzy mówią polska złota jesień, ale czy tylko w Polsce są złote liście na drzewach bukowych? Chyba nie. Miejsca na grzyby naprawdę są tutaj, które dzisiaj tu odnajduję, przepiękne. Aż mi się tak tutaj podoba. Tylko grzybom się nie podoba. Właśnie to są grzyby leśne. One mają swoje. One się rządzą swoimi prawami. Niby wszystko gra. No są drzewa, jest w miarę jakaś tam wilgoć. Pora losu. Pora roku też w miarę odpowiednia. Ale niestety nie ma nawet muchomora. Bynajmniej na razie. Tutaj piękny las. Sosnowy, przekształca się w świerkowy.
w takich różnych fajnych miejscach lubią rosnąć nieraz fajne grzyby, czy to podgrzybki, czy to nawet przepiękne borowiki. Nie mogę powiedzieć, że tu są grzyby wyzbierane, bo tu kompletnie nikt nie chodzi. Nie ma żadnych śladów pobytu ludzi. Nie ma śmieci, nie ma naciętych grzybów. Nie ma nic. Jest po prostu dziewicza Puszcza Słupska. Gdzieniegdzie jakaś stara puszka leży, stara butelka. Tak jak tutaj po alkoholu, która może mieć nawet za 20 lat. Trudno powiedzieć ile. Pod grzybeczek się trafił, ale naprawdę niezbyt. Nie mogę też powiedzieć, że w tym lesie nie ma grzybów, bo to jest bezgrzybny las. Absolutnie nie. Kilka lat temu przez ten las tutaj, przez te działki, że tak powiem leśne, bo to na działki jest podzielone, przemierzałem, pod grzybków było jak zasiał. Prawdziwki w zasadzie w każdym zakamarku, jakieś stały, mniejsze, większe. A będąc tutaj dziś, w tym roku niestety, nawet gdybym chciał nazbierać muchomorów, koszyk, czy jakichś wszystkich grzybów, ogólnie rzecz biorąc, jakie spotykam, no to bym miał problem. Pod grzybeczki. W końcu jakiś las, gdzie się spotkało dwa jakieś miary ładne. Ale to już jest po 17. To jest niepokojące. Ja nie chcę nocować w puszczy dzisiaj. Ciekawe, czy tu jest więcej, czy tylko takie trzy. Nie wiem. Myślę, że jakby tu się pokręcił, by jeszcze coś znalazł. Puszcza Słupska, październikowa, chłodna już jest o tej porze dnia. Temperatura nocy będzie około 5 stopni, w dzień jest blisko 15. Taki widzę trochę grzybny las, bo chociaż jakieś są pozostałości po innych grzybach. Na przykład tu mamy maśnak pstry, kiedyś sobie był jagodzina. W ogóle w tej części puszczy, co jestem, to jest królestwo jagód. Tutaj ludzie tego czasu bardzo chętnie przyjeżdżali na jagody. No, lat temu 40, ale może jeszcze do dziś ktoś jeździ systematycznie. Tych grzybów nie lubię, bo jak je widzę, to już wiem, że to już jest końcówka grzybobrań. Co roku, jak je zobaczę, to już się robię smutny, bo wiem, że to już jest koniec. Bliski wszelkich wysypów, mniejszych lub większych. Chociaż jeszcze, jakby przyszły jakieś wielkie deszcze, to kto wie, czy te lasy, które były w tym roku śpiące, ospałe, niechętne do... Ja chodzę bez koszyka, no tak sobie tylko, jak mi się nie chce go nosić. Ale patrzę, że tu są grzyby, idę do tego koszyka, bo... O, sarny są. Też jak je widzę, to już wiem, że już jest bliski koniec sezonu. Kiedyś pojechaliśmy właśnie z kolegiem Romkiem na zielonki. Jestem w rejony Lipnicy, Białego Boru i damy zielonek, to same sarny rosły, a to już były... Śnieg padał, pamiętam, biało było po drodze gdzieś tam. Ale te grzyby licznie występowały. 10 po piątej. Niestety las dzisiaj dla mnie jest niesprawiedliwy, bo kiedy miałem już wracać do domu, trafiłem na jakąś działkę leśną, gdzie się pojawiły w miarę rozsądne grzyby. No muszę tutaj już pozostać i dozbierać do pełnych naczyń. Za 20
3, godzina 6, a ja jeszcze w lesie. Zaczynam się denerwować, bo nie znam tego lasu, nie znam tej puszczy, bez nawigacji nie wyjdę. A tu jeszcze, proszę bardzo, taki piękny borowik. Kończę na dzisiaj grzybobranie, uciekam z tego lasu. Bardzo dobre miejsce się trafiło. Czas odjazdu. Ten zegarek stoi chyba. Czy chodzi? A on stoi. Chyba jest dużo później. 17:50. Trzeba uciekać z tej puszczy, bo coraz ciemniej się robi. Ja szczerze mówiąc nie znam tego lasu. Bez nawigacji nie ma szans wyjść. No, ale w nocy będzie jeszcze ciężej. Dwa koszyki, proszę bardzo. Trzeba trafić na dobry las. Kolega Romek nazbierał teraz całe kosze borowików. Ja to może pokażę później na zdjęciach, co on tam dzisiaj nazbierał, bo mi podesłał. Wszystko zależy od lasu. Każdy las ma swój czas, każdy ma swoje miejsca. Ja tu przyjechałem, tak naszukałem się w ogóle lasu, żeby coś rosło, ale w końcu coś znalazłem. 24 dzień października, czas odjazdu.